drodzy młodzi przyjaciele, przedstawiciele niemal 30 krajów Europy przybyłych na nasze sympozjum. Mieliśmy się tutaj spotkać w roku 2020, w stuleciu urodzin świętego Jana Pawła II Wielkiego. Niestety pandemia koronawirusa COVID-19 sprawiła, że dopiero teraz dane nam jest znaleźć się w Krakowie, w mieście ukochanym przez Jana Pawła II, w mieście jego studiów uniwersyteckich, pracy robotniczej w zakładach Solveya w okresie okrutnej niemieckiej okupacji w czasach II wojny światowej, studiowania w tajnym wyższym seminarium duchownym, a potem pracy naukowej i duszpasterskiej, wikariusza, biskupa pomocniczego, arcybiskupa i kardynała. W mieście, o którym w czerwcu 1979 roku na zakończenie swojej pierwszej pielgrzymki do Polski mówił: pozwólcie, że zanim odejdę, popatrzę jeszcze stąd na Kraków. Na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I popatrzę stąd na Polskę. Dzisiaj w imię tego Krakowa witam was wszystkich tutaj obecnych bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj w Krakowie, jak zostało wspomniane przed chwilą, 6 lat temu, pod koniec lipca 2016 roku, odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Ojciec Święty Franciszek mówił wtedy do młodych: kochani młodzi, nie przyszliśmy na świat, aby wegetować, aby wygodnie spędzić życie, aby uczynić z życia kanapę, która nas uśpi. Przeciwnie, przyszliśmy z innego powodu, aby pozostawić trwały ślad. To bardzo smutne, kiedy przechodzimy przez życie, nie pozostawiając śladu. A gdy wybieramy wygodę, myląc szczęście z konsumpcją, wówczas cena, którą płacimy, jest bardzo i to bardzo wysoka. Tracimy wolność. Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi. Trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich wam nigdy się nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś. Dlatego też papież Franciszek wzywał młodych, aby duchowo zerwali się ze swej narkotycznej kanapy, aby powstali i wyruszyli w drogę. Hasło obecnego krakowskiego spotkania przedstawicieli duszpasterstwa młodzieży kościołów w całej Europie, organizowanego pod auspicjami CCEE, też mówi o powstaniu. Brzmi bowiem Alzati, Christo ti chiama. Nawiązując do następującego zdarzenia opisanego w Ewangelii świętego Marka. Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił?
Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Z tego ewangelijnego zdarzenia wynika najpierw, że pełni ufności musimy wołać do Jezusa, jedynie w Nim upatrując ratunku dla siebie. Musimy następnie mieć ufność w to, że nas usłyszy i zechce z nami podjąć zbawczą rozmowę. Musimy po trzecie mieć wsparcie dla tej nadziei w innych członkach Kościoła. Na koniec musimy mieć na co dzień doświadczenie wiary, która nas uzdrawia i która pozwala nam wiernie podążać za Chrystusem w obecnych czasach, w czasach prawdziwie niełatwych, epoki postprawdy, trudnego wychodzenia z pandemii koronawirusa, a przede wszystkim okrutnej wojny, którą tuż za naszą wschodnią granicą wywołała Rosja, napadając na Ukrainę. Nasza duchowa konfrontacja z wyzwaniami współczesnego czasu musi być równocześnie jak najbardziej owocnym przygotowaniem do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie pod hasłem Maria wybrała się i poszła z pośpiechem. Niech obecne spotkanie z postacią świętego Jana Pawła II Wielkiego i jego biskupim i papieskim zawołaniem Totus Tuus, które jest cytatem z modlitwy zawartej w traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi swoje serce, Mario. Niech to Totus Tuus uwrażliwi nas na postawę słuchania i całkowitego wypełniania woli Bożej przez pokorną, a zarazem mężną służebnicę Pańską. Wszystkim uczestnikom krakowskiego, a zarazem europejskiego sympozjum Alzati Christo ti chiama z całego serca życzę owocnych obrad, wspaniałych refleksji, głębokiej modlitwy, a także zadźgnięcia pięknych przyjaźni i znajomości, co jest tak charakterystyczne dla wszystkich młodych ludzi na całym świecie. Szczęść Boże na te dni.